Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam w mojej kuchni, witam w kolejnym odcinku Prawdziwego Życia i witam w pierwszym odcinku po premierce Nutki. Z tego miejsca chciałbym wam serdecznie podziękować za to, jak przyjęliście Nutkę, jak wam siadła ta Nutka. Wiele osób pisało, że genialny teledysk, też jestem tego zdania, naprawdę M. Felipe zrobił kawał dobrej roboty. No i cieszę się bardzo, że taki pozytywny odzew z waszej strony, prawda, co do tej piosenki. Tak sobie myślę, że jakby wszystkie osoby, które dziś obejrzą Prawdziwe Życie, weszły i jeszcze raz sobie posłuchały i obejrzały teledysk, to możemy dobić miliona bardzo szybko, kurczę. Rekord przy Wielkim Napadzie to jest 1 000 000 w 5 dni, natomiast czy będzie w 4 dni? No mamy 3 dni od premiery. Jakbyście dzisiaj, kurczę, coś tam pokombinowali jeszcze, to jest szansa. Dlatego, moi drodzy, wchodźcie na Nutkę, słuchajcie, żeby ten rekordowy milion jak najszybciej wpadł na kanał. A ja już witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj, moi drodzy, dużo roboty nas czeka. Co prawda udało nam się zdobyć prawko w ostatnim odcinku, z czego cieszę się niezmiernie. Tak jednak dzisiaj czeka nas, moi drodzy, delegacja w robocie. Pierwsza delegacja Williama, plus do tego wróciły potrzeby fizjologiczne i są lekko podkręcone. Chwilę gadam i zobaczcie, jak one schodzą. I to widać normalnie gołym okiem. Ale mam też zaopatrzenie odpowiednie. No będę musiał dbać o to, żeby, prawda, latać do sklepu teraz i pamiętać o tym. Dobra, użyjmy sobie wody w takim razie, żeby problemu nie było. Milkshake to chyba mi da też pragnienie, więc ja może zjem sobie jabłko. No dobra, niech będzie. Dziś normalnie delegacja, nie? Nie było nas w robocie bardzo długo. I żeby, moi drodzy, tej pracy nie stracić, to trzeba jak najszybciej lecieć. Ale zanim to, dobrze, że mi się pojawił alercik. Moi kochani, przecież zdaliśmy prawko, trzeba kolejny cel obrać. I kolejnym celem według was i według większości jest nowy samochód. I właśnie dostałem alert, że w okolicy jest tutaj dealership, więc ja zanim pojadę do roboty, to jeszcze sprawdzę sobie, jakie są ceny w tych komisjach samochodowych tutaj, nie? I czy w ogóle można coś ciekawego tu dostać. Sprawdźmy to w takim razie, moi drodzy, czy jest to jakiś samochód, który, wiecie, no jest w zasięgu, no nie wiem, 3000, 4000 dolców, to myślę jest kwota, którą możemy wydać, ale widzę, że o kurde, tutaj ceny są z kosmosu, totalnie, normalnie ktoś tu się chyba kosmosu za dużo nasłuchał i naoglądał teledysku. Bo ja nie jestem w stanie ani kurde trochę nawet przyjrzeć się tym samochodom. Chociaż ten jedynie tutaj, który przypomina Mini, jest w miarę w normalnej cenie, ale za 14 tysięcy dolców, no to nie, nie, nie. Włączyłem sobie na mapie i widzę teraz po drodze do pracy wszystkie dealershipy, które mogę odwiedzić. Posprawdzamy i zorientujemy się, jak te ceny wyglądają. Ty, ja może bym tu w lewo jechał? To bym zahaczył jeszcze tam o jeden, dobra. Tak zróbmy. Ci, którzy drżą o to, że nie będzie nowych filmów, bo Kaluch wydał nutę i w ogóle już chyba nie nagrywa, pragnę uspokoić, moi drodzy. Wracamy do tego, co było i co działało, czyli w tygodniu filmy co 2 dni, w weekend daily, takie mini daily, 2-3 dniowe, w zależności od tego, ile czasu będę po prostu miał. Mam nadzieję, że będziecie i że będziecie subskrybować kanał dalej. Wcale nie zwalniamy tempa, powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, że będzie się jeszcze działo w tym i w kolejnym roku na moim kanale, ale więcej nie będę zdradzał. Na razie sprawdźmy tutaj, Volkswagenik, o kurde, 10 koła za takiego Volkswagena, co jest? Tutaj już te ceny są zdecydowanie lepsze, tam przy plaży w Vespucci to gościa normalnie porobiło chyba, nie? Natomiast tutaj te ceny są naprawdę fajne, za 9 koła już można kupić auto, nie no, ten za 3 dychy to nie. Takiego kompakta zwykłego, patrzcie, cyk, tutaj już za 9 można mieć. Z czym do ludzi, my w ogóle siana nie mamy. Przypominam, że wciąż wisimy kasę naszemu współlokatorowi, 200 dolców, ale dzisiaj w robocie, przez to, że jedziemy na delegację, możemy dostać 400 dolców razy 2, tak jakby za 2 dniówki, nie? Więc podoba mi się to. O, tutaj za 6 już samochód jest, te, fajny nawet. Fajnie wygląda, tu za dyszkę, dobra, dobra, czyli te ceny nie są wcale takie złe, tu za 6 znowu. Za 4, hej, ja się normalnie zbliżam do coraz lepszych cen. Za 7 i za 7 też, okej, ale ten kosztuje 4000 dolców, 4700, patrzcie, ha. Dobra, trzeba jak najszybciej zarabiać kasę, bo to może się opłacić już niedługo. Się okaże, że za kilka odcinków serio będziemy mieli furkę. Lecę w kierunku lotniska, przebieram się i mówię wam co i jak, co dziś do zrobienia i gdzie lecimy. No bo w końcu gdzieś lecimy, co prawda jako załoga, ale to i tak się liczy. Dobra, już wszystko wiem, szefo Eric powiedział, że lecimy do Liberty City, ponieważ ktoś, kto wykupił sobie przestrzeń na tym wielkim Boeingu transportowym,
chce mieć swoich ludzi przy załadunku i wyładunku, prawda? Więc no nie dziwię się, okej, okay, no jesteśmy opłaceni, lecieć tam mamy, więc zrobimy to oczywiście. A w dodatek William bardzo dobrze obsługuje ten sprzęt, który jest dedykowany pod właśnie ten samolot, więc tym bardziej dostaliśmy propozycję. No ja jestem, co się tu dzieje? What the heck? Kurde, gościu, nie podjeżdżaj, wyjazd do tyłu, co jest? Uwielbiam GTA, moi drodzy. Typ nam podjeżdża tutaj jetem, nie? Nieprawdopodobne. Hej! Wycofuj tym samolotem, no co za typ. Sytuacja opanowana. Boeing jest już załadowany, w zasadzie za 1,5 godziny start. Cała tutaj ekipa z LS leci właśnie do Liberty City, żeby wyładować i dzień później załadować nowy ładunek na drogę powrotną do miasta. Brzmi całkiem spoko, w sumie jeśli będziemy mieli chwilę, to pobujamy się po LS. Co ja gadam, po LC Liberty City. Dobra, siedzę w samolocie, ale kurde, zgłodniałem, ja pierdzielę. Nie mogę zapominać o tym, że mam podkręcone teraz pragnienie. Jabłko dużo dawało, dobra, zjemy sobie jeszcze kiwi, dobra, niech będzie. I napijmy się trochę wody i może milkshake. Jezu, jak się chłop najadł w tym samolocie. Podobno niewygodne siedzenia, bo to cargo. Ale no cóż, ważne, żeby się dostać bezpiecznie do LS. I to jest, można powiedzieć, pierwsza podróż Williama z samolotem, what the heck. Tego jeszcze nie było. Jak sobie tak lecimy do Liberty City, to mam dla was pewną wiadomość, ponieważ jutro jest fajna nagryweczka. Moi drodzy, zanim będziemy kontynuować odcinek, mam dla was super wiadomość. Już jutro o godzinie 16, czyli w środę o godzinie 16, odbędą się nagrywki z World of Warships. Gierkę doskonale znacie na moim kanale i znacie mechanikę działania, jaka jest podczas nagrywania. Czy to World of Tanks, czy to World of Warships. Będę sobie pykał razem z wami. I żeby mieć szansę znaleźć się na odcinku, wystarczy, że dodacie mnie do znajomych. Mój nick w tym momencie widzicie na ekranie. Prosta sprawa, dodajecie do znajomych i czekacie na zaproszenie ode mnie już jutro o godzinie 16. Dla tych, którzy nie mają konta lub nie znają gry World of Warships, już śpieszę z tłumaczeniem. Moi drodzy, jest to gierka, gdzie toczymy morskie bitwy, naprawdę zacięte bitwy. No i chciałbym, kurczę, spróbować moich sił razem z wami. Już taki odcinek kiedyś był i szykuje się kolejny, więc serdecznie zachęcam do zarejestrowania się również z linku podanego w opisie. Jeśli konta nie macie, czy grasz miesiąc, może rok, a może dopiero właśnie zakładasz konto, macie wszyscy równe szanse, żeby jutro nagrać ze mną odcineczek, dlatego serdecznie zachęcam. No i co? Widzimy się już jutro o 16 w gierce. Zbliżamy się, moi kochani, powoli do Liberty. Lądowanko, no i zaczynamy robotę, prawda? Podobno mamy nocleg gdzieś na hotelu przylotniskowym, więc całkiem nieźle. Ale jeśli się uwiniemy, będzie czas na to, żeby trochę pozwiedzać miasta, więc kurde, ja bym to z miłą chęcią zrobił, kurczę. Piękne lądowanie pilota, kurde. Klasa, klasa. No i dobra, zatrzyma się samolot i rozpoczynamy. Uwielbiam ten moment, nie? Jak się wysuwa to ta ładownia ogromna, koza. Część z was już pisze, hej, może zmiana pracy, ale kurde, mnie ta praca ekscytuje, nie wiem jak was, ale naprawdę mi się podoba praca na lotnisku, nie? Ale spokojnie, niedługo przyjdzie czas na kolejne prace, no w końcu William też ma jakieś tam wykształcenie już, dobra, hej, zameldujmy się w takim razie, weźmy sprzęt i rozładujmy tego byka. Ej, kurde, jak patrzę na to centrum, to ja chcę się tam znaleźć. Ja chcę wyjść na najwyższy budynek, kurczę, na punkt widokowy i zrobić sobie tam fotę, nie? Ale żeby to zrobić, moi drodzy, trzeba to trochę się napracować. Widzę, że prace konserwacyjne co do samolotu trwają. Nie mam pojęcia, co ten typ robi, ale dobra. Okej, ja pierdzielę, wielkie skrzydła już są załadowane. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak oczywiście dowieźć to do magazynu, który jest tutaj obok. Zaraz, kurde, znowu będę głodny. Strasznie to schodzi, trzeba będzie, kurczę, sobie zakupy zrobić w Liberty, nie? Jak tak dalej pójdzie. Ale dobra, na razie trzeba się skupić na robocie. Tutaj nic nie może zostać zepsute. Nic, a nic. Ostatnio pisaliście, że zaginam samoloty. To prawda, też zaginam czasu przestrzeń. Nie, no żartuję, ale fakt, faktem, zagięliśmy ostatnio samolot. Nie zostały wyciągnięte konsekwencje, więc bardzo dobrze. Okej, udało nam się bez problemu odczepić i trzeba to tylko dowieźć w bezpieczne miejsce. Ha, przecież ten hangar jest tutaj, co ja ogarniam? W jaki sposób ja mam się tam dostać? Nie mogę wyjechać na drogę publiczną, nie wchodzi to w grę. Hej, oni muszą cofnąć Boeinga w takim razie. Boeing musi zostać, moi drodzy, stąd zabrany w tym momencie, ażebym ja mógł sobie przejechać z tymi skrzydłami. No bo to jest tyle, co tam jest po prostu. Jutro będziemy musieli załadować kolejną część. No ale no fakt faktem, nie przejadę, dopóki oni nie odjadą stąd. No bo ja muszę jechać tam, za ten hangar. 2 godziny musiałem poczekać w tym miejscu. Patrzcie na moje potrzeby fizjologiczne. Normalnie nuda po całości, ale odjechał stąd wreszcie Boeing.
Zostawił, moi drodzy, jeszcze te cargo trailersy. Nie wiem, czy oni je załadują, czy ja to będę musiał zrobić. W każdym razie ja mam ważniejszą fuchę teraz. Mianowicie muszę to bezpiecznie dowieźć do celu. A moim celem jest ten hangar po prawej, tylko że z prawej strony. Czy ja się tu wyrobię? No ja muszę się tu wyrobić. Ja pierdzielę, gościu, wiesz, że skrzydła warte kilka milionów dolców. Ja dostaję za to 400 dolarów, no to jest jakiś hit. Ej, ja się tu nie wyrobię. Tak szczerze mówiąc, ja się tu totalnie nie wyrobię, no zobaczcie. Zaraz narobię tylko syfu, jak dalej będę próbował. Szczerze, proponowałbym to zostawić z tej strony i czekałem 2 godziny tylko po to, żeby dowiedzieć się, że nie jestem w stanie dalej przejechać. Świetnie. Tak to jest wykorzystywać właśnie Williama w robocie. Za dużo wszyscy pozwalają normalnie. Ja zostawiam to tutaj i zapytam szefa, czy może być, no bo kurde. Widzieliście, no nie do przejechania jest z tamtej strony. What the heck? Coś wam się klima zepsuła chyba. Dobra, podobno jeszcze tylko to na drugi koniec terminala, w sensie te przesyłki, bo dodatkowo były jakieś przesyłki. I mamy czas wolny, dostałem też info co do zakwaterowania, więc bardzo dobrze. Lecę w takim razie po lotniskowy pojazd, żeby móc przewieźć te bagaże. No i lecimy. Zjadłem sobie żarełko jeszcze, bo te potrzeby były na bardzo niskim poziomie. I tak sobie myślę, że kurczę, w sumie już jest około 16, nie wiem, bo nie mam oczywiście telefonu. Może mi się uda, kurczę, kupić w Liberty, no ale chyba nie dostanę kasy. Chociaż może poproszę o to, żeby po prostu wypłacili mi część, żebym miał za co zwiedzić. Tak myślę zrobię, zapytamy zaraz szefa, czy to jest w ogóle do zrobienia. 400 teraz, 400 na przykład po powrocie do LS, to by było coś, co byśmy mieli już na taksi na przykład. No bo jednak nowojorskie taksi, w sensie taksi z Liberty City, no to jednak jest dosyć spory koszt, tak mi się wydaje. Zaraz wszystko rozkminimy, najpierw jednak trzeba to zawieźć, to jest tutaj, tak jest. Dobrze trafiłem, więc cyk. Ale to wszystko skrzypi śmiesznie, nie? Ale wszędzie, moi drodzy, nawet Liberty, dokładnie takie same sprzęty są. No ale myślę, że te lotniska po prostu mają tak uniwersalnie to wszystko zrobione. Fajne jest w ogóle to, jak się jeździ, moi drodzy, w ten sposób. Choć jakby ktoś zauważył, to byśmy mieli niemały problem. Dobra, pod ten terminal miałem to dostarczyć, więc wystarczy zajechać po prostu gdzieś tutaj. Może tutaj, tak to zostawimy, tak mi się wydaje. Nie ma co kombinować, dobra. One są podpisane, więc cyk. I pięknie. Dobra, ja wracam w takim razie do szefa, zapytam o tę kasę. Jeśli się uda, to zwiedzamy miasto, jeśli nie, zostajemy w hotelu i czekamy do rana, aż rozpocznie się załadunek i wrócimy. No i pięknie, gość się zgodził na to. W sumie czemu miałby się nie zgodzić, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Ej, na lotnisku wcale nie jest tak ciężko złapać taryfę, nie? Wierzę na stypeczek. 4 km do celu, więc bardzo dobrze, nie ponaglam go ani nic. Zobaczymy, ile nam za to policzy, nie? Coś czuję, że może być grubo, ale kurczę, dla tych widoczków, które nawet zobaczymy, myślę, że będzie warto. Jeśli oglądacie ten materiał w tym momencie, to znaczy, że po prostu lubicie tę serię i jesteście wiernymi widzami, za co serdecznie dziękuję. Mam dla was w sumie fajną propozycję po obejrzeniu Prawdziwego Życia, bo pewnie siedzicie teraz na YouTubku i szukacie jakichś fajnych filmów. W tym momencie, albo nawet już chwilę wcześniej, wleciał na kanał Wiki vloga, z który nagraliśmy wczoraj, czyli jest totalnie freshy. Czemu typ biegnie po... Dobrze, że wstał. Matko, co ten kierowca zrobił? Widzieliście to? Nie wnikam. Podziwiajmy widoki i wracając. Wleciał na kanał Wiki vlog, na który serdecznie was zapraszam, ponieważ opowiadamy tam, kiedy zamieszkamy razem. Zobaczcie, jak wygląda od kulis sprzedaż w sklepie TK. Właśnie wczoraj rozpakowywaliśmy paczki i tak dalej, więc myślę, że całkiem ciekawa sprawa i warto to sprawdzić, dlatego po obejrzeniu odcinka wszystkich was zachęcam do sprawdzenia linku w karcie, w outro oraz w opisie, czyli najprościej rzecz biorąc filmu Wiki. A ja wjeżdżam do centrum i bardzo się z tego powodu cieszę, gościu, co ty robisz? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra, ej, dowiózł nas, tylko co to jest za miejsce? Gdzie ja jestem? Wow. O kurde. Ty, w sumie dobra miejscówka. Szkoda, że już się ciemni, bo zobaczcie, jakby to słońce było tutaj, jakby to fajnie wyglądało. No ale chłop w wielkim mieście. Czy ja powiedziałem, że chcę sobie zrobić zdjęcie? Zapomniałem, że ukradli mi telefon. Przejdźmy się piechotą w takim razie po tych najważniejszych punktach. Zobaczymy, ile kosztuje wejście na Empire State Building. Chętnie bym tam wpadł. Ej, idę se ulicą i typ do mnie tutaj mówi, że ma rowery. I to patrzcie, normalnie można je na godzinę za 5 dolarów wynająć. A za cały dzień za 16 dolców. Panie kurde, dawaj mi pan ten rower za 16 dolarów. Żółty mi się podoba na maksa. Ej, żółty jest koks. Zarąbisty, dobra. No teraz to możemy zwiedzać miasto. Jak tu najszybciej dostać się do centrum? Ty, czy te triki działają, gościu? Ja nie chciałbym, żebyś ty próbował. Chociaż w sumie... A, dobra, nie ma tego skryptu. Uff, jak się martwiłem, że gość zrobi zarabek flipa jakiegoś, nie?
Ty, no ale dobra, możemy sobie w takim razie pośmigać. Jak się dostać do Empire State? No musimy jakoś to rozkminić. Yokorompo, idealnie po prostu, aż kuśna nawet, żeby wyskoczyć. No ale nie, ale klimat, nie? Masakra, Liberty, to jest przepiękne miasto. Uwielbiam tutaj wpadać po prostu w tej serii. Ciekawe, czy Pull Me Over tutaj działa. Bardzo możliwe, że działa, więc trzeba uważać. Czasem policaj nas zaraz nie złapała. Ty, ale dobrą drogą jadę, nie? Jadę szybciej niż samochody tutaj. Dobrze, znaki pokazują, że centrum przed nami. Tak też robimy. Jak żałuję, że gość nie ma telefonu. O kurde, to było przepiękne. Ty, zbliżamy się do Times Square, jaram się. Cyk. O, ale prawie w typa uderzyłem. No, by był przypał, dobra. Trochę się rozochociłem na tym rowerze, muszę uważać. Ale to jest tak satysfakcjonująca jazda w tym momencie. Bez cięcia można normalnie lecieć, patrzcie na to. Cyk. Liberty, gość skacze na rowerze w Liberty. No tego jeszcze nie było. I... no dobra, to jednak była trochę przeginka. Jeżdżę po tym mieście i według mojej mapy to gdzieś tutaj powinna być, powinien być Times Square, tak jest. Jesteśmy w tym najbardziej charakterystycznym miejscu, moi drodzy. W Liberty City, generalnie w Nowym Jorku, nie? Kurde, jak żałuję, że nie mam telefonu, ale by tu fota siadła. I obok Empire State, na ten Empire State postaramy się wejść. Kurczę, ciemni się, więc w sumie fajnie będzie zobaczyć, jak miasto wygląda już po zmroku. Tylko muszę się tam dostać i zobaczyć, czy to w ogóle w granicach rozsądku jest. 30 dolców, przeżyjemy. Mam nadzieję, że będzie warto. Witam z najwyższego piętra, jakie można osiągnąć w Liberty City. Nie czekajmy dłużej, sprawdźmy to. Widać airport tam, a jak wygląda miasto? O mój Boże, coś pięknego. Coś pięknego. Ja! Martwiłem się, że gość automatycznie skoczy. Wow, tam statua wolności, ale już nie zdążymy, bo jak wchodziliśmy tutaj było blisko do północy, a my rano, przypominam, odlatujemy stąd, jesteśmy w pracy. No pięknie to wygląda. Pięknie, ale już bym losu nie kusił i nie balansowałbym tak na krawędzi. Nie chciałbym zakończyć tej serii, ale kurde to kusi. Jak mnie zaraz ktoś zobaczy, to dostanę mandat, dobra. Lepiej stąd zejść. I tak wydaje mi się, że wystarczająco zwiedziliśmy Liberty jak na jeden dzień, który tutaj spędziliśmy. Czas wracać, moi drodzy, załadować Boeinga i wrócić do domu. Jestem już na chacie, wszystko się udało w pracy, dostaliśmy podwójną wypłatę dzisiaj, więc bardzo dobrze, ale list, który przeczytałem przed chwilą, troszkę mnie zmartwił, leżał przed domem. Pozwólcie, że wam go przeczytam. Dzień dobry, panie Williamie, jestem przewodniczącym komisji egzaminującej kierowców i z przykrością informuję, iż pana egzamin został unieważniony ze względów na popełnione błędy. Nasz egzaminator popełnił błąd. To niedopuszczalne, by zaliczyć egzamin, uszkodzając samochód. Najbliższy termin ponownego egzaminu to 20 odcinek. Z poważaniem, Miguel Velasquez. Czyli jednak nie mamy tego prawka, tak? 1300 osób polajkowało ten komentarz. I wiele było innych. Że jak tak można, że dlaczego ten egzaminator puścił Liama? Nie powiem, żebym był z tego powodu zadowolony, ale chyba muszę przyznać tej części z was rację. No i znowu 500 dolców w błot. Najprawdopodobniej w kolejnym odcinku William ponownie będzie musiał przystąpić do egzaminu. Tym jakże nieoptymistycznym akcentem żegnam się z wami. Co prawda zarobiliśmy dużo kasy, zwiedziliśmy dużo miejsc, ale ta wiadomość no troszkę nas blokuje i niestety sprawia, że musimy powtarzać coś. Co już miałem wrażenie, że było tematem zamkniętym, ale wydaje mi się, że warto. Więc do kolejnego odcinka, moi drodzy, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. No i co? Wpadajcie teraz na vloga Sawiki i sprawdźcie, jak pracuje się w sklepie TK i nie tylko. Elo!